Witajcie, tu Osti z kości i szybka wrzutka, a w niej tym razem świetna gra Push Your Luck, Captain Carcass, naprawdę pięknie wydana gierka w puszce, w której to będziemy nurkować w poszukiwaniu skarbów. Jeśli graliście w Pchli Cyrk, to jest tu podobna mechanika, czyli odkrywamy kolejne karty, dokładamy do tych, które już żeśmy odkryli. I jeśli żadna się nie powtarza, to możemy wypłynąć, wszystkie te karty zdobyć, albo cisnąć właśnie te nasze szczęście dalej i odkrywać kolejną kartę. Ale jeśli trafiła nam się już taka, którą tutaj mamy, to w tym momencie wszystkie karty tracimy. Trafiają one do puli Davy'ego Jonesa, no i straciliśmy swój ruch. No chyba, że mamy na przykład tą kotwicę. Ona mówi nam, że wszystkie karty, które były przed kotwicą, do nas wracają. A to dlatego, że w grze tej każda wystawiona karta, no prawie każda, ma swoją funkcję, którą spełnia. I tak, tutaj ta łódź podwodna, patyska, czy jak to tam nazwać, pozwala nam na przykład spojrzeć na pierwszą kartę z góry i zdecydować, czy chcemy ją dołożyć, czy wypływamy. Harpun pozwala nam z puli przeciwnika zabrać najwyższą kartę, dołożyć ją do tej eksploracji i wykonać jej akcję. No może się zdarzyć tak, że niestety przeciwnik ma tylko takie, które nam zakończą eksplorację, bo już taka karta widnieje, ale no niestety wykonać akcję musimy, czyli nie zawsze musi oznaczać to coś dobrego. No ale zawsze też bierzemy przeciwnikowi kartę. Karty, które zdobywamy, układamy zawsze najwyższą wartością do góry, bo każda akcja tyczy się właśnie karty z najwyższą wartością, czyli nożem zabieramy przeciwnikowi kartę z danej kategorii z najwyższą punktacją, odkładamy do właśnie Davy'ego Jonesa. Podobnie z harpunem, że właśnie bierzemy sobie kartę najwyższą przeciwnika, dokładamy, wykonujemy jej akcję. Gdzieś tam w kartach jeszcze jest sieć, która działa na odwrót, że to właśnie my bierzemy ze swojej najwyższą kartę, dokładamy, wykonujemy jej akcję. Oprócz tego mamy na przykład syrenki. One mają wartości od 4 do 9, normalnie są od 2 do 7. Nic nie robią, ale dają dużo punktów. O. A mapa na przykład pozwala przetasować karty Davy'ego Jonesa, wybrać stamtąd 3, spojrzeć, jedną dołożyć, resztę odrzucić. Na koniec gry, a kończy się ona, gdy skończy nam się talia, punktujemy tylko za najwyższe wartości w danej kategorii. Także ktoś może mieć mniej kart, ale wyżej punktowane niż przeciwnik, który ma ich pełno, a i tak w tym momencie wygra. Jak już to opanujecie, to do gry mogą wejść karty dodatkowe z różnymi kapitanami, które nami jeszcze bardziej urozmaicają grę, no bo każda to jakieś dodatkowe zdolności. Gierka bardzo prosta. Bardzo przyjemna, no Push Your Luck, czyli hazardzik, a hazardzik, no to wiadomo, dodatkowe emocje. A do tego jeszcze fajnie wydana, także Captain Carcass oczywiście polecamy. Dzięki za uwagę i do następnego filmiku, cześć.